Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Dziś, w 50. dniu od zmartwychwstania, świętujemy dzień zesłania Ducha Świętego. Jest to równocześnie dzień narodzin Kościoła, dzień wielkiej radości, dzień, który stał się początkiem misji uczniów Chrystusa. Kościół powstał dlatego, że Jezus, nasz Pan i Mesjasz, posłał na świat od Ojca Ducha Świętego, Parakleta, czyli Pocieszyciela i Obrońcy. To właśnie On, Duch Święty, kieruje wspólnotą Kościoła. On, Duch Chrystusa, doprowadza do końca dzieło zapoczątkowane przez Jezusa. Boży Duch jest darem Boga dla swojego Kościoła, darem darmo otrzymanym, który w Kościele i świecie ma do spełnienia ważną misję. On was wszystkiego nauczy. Duch jest zatem nauczycielem, tym, który pomaga zdobyć poznanie prawdy. Duch wzbudza wiarę i obdarza odwagą w jej wyznawaniu. Duch Święty jest mocą wyznawców Chrystusa. Dzięki Niemu dajemy świadectwo prawdzie. Z Jego natchnienia się modlimy, a dzięki Jego światłu coraz lepiej rozumiemy Słowo Boże. Duch Boży jest jak powietrze, chociaż niewidoczny gołym okiem, jednak konieczny do życia. On sprawia, że cały organizm Kościoła jest dotleniony i każdy z członków może spełniać swoje zadanie. Prośmy dziś o dar Ducha Świętego, aby nas nieustannie odnawiał, oczyszczał i uświęcał. Niech Duch Święty doprowadzi do końca to dobre dzieło, które zapoczątkował w nas na Chrzcie Świętym. Abyśmy się okazali świętymi pośród świętych w Jego Królestwie.